jada. Choć nie wyrok śmierci, stąd na człowieka spada. Tu zwolna człowiek męczy się i w kaźni gubi zdrowie, a jęki, które każdy śle, to nasi są świadkowie. Bunt pod Pieszyckim ratuszem. W niedzielny wieczór grupa buntowników przypadkowych i świadomych spotkała się pod urzędem miasta. Były to działania parateatralne, wydarzenie na poły wyreżyserowane, na poły spontaniczne. Coś w rodzaju happeningu, aczkolwiek nie wszystko jest improwizowane, ponieważ pewne epizody z dramatu Hauptmana Tkacze przygotowaliśmy do rozegrania w plenerze. Przyjechał też Trzeci Teatr z Wałbrzycha, który przedstawi spektakl inspirowany jakby Tkaczami Hauptmana, ale przenoszący w ideę współczesnych zbuntowanych, który ma tytuł Nie jesteśmy towarem. Więc jest to zdarzenie społeczne, które ma zjednoczyć mieszkańców Pieszyc we wspólnym pochodzie i w jakimś takim zastanowieniu się, refleksji tyczącej przekraczania siebie, niezgody na to, co jest, pójścia w bunt. Weźcie sprawy w swoje ręce i przyjdźcie, tylko w ten sposób można zmieniać rzeczywistość, kształtując ją wedle swoich potrzeb. Tymi słowami organizatorzy zachęcali wszystkich do zbuntowania się pod miejskim ratuszem. Gwarantowali przy tym przeżycia estetyczne, obcowanie z kulturą, żywym teatrem i dobrą zabawę. Wpisujemy się w najnowszy nurt dramatu historycznego, czyli wychodzimy na ulicę i odtwarzamy wydarzenia historyczne. A z drugiej strony bunt jest pojęciem wieloznacznym, zawsze się buntuje. Zawsze jest to kierunek do nowego. Chcielibyśmy, żeby tutaj również i był to kierunek wyznaczania nowego, tak żeby Pieszyce były coraz bardziej turystyczne, miały atrakcje, tak żeby się również i turyści odnajdywali tutaj w naszych wydarzeniach i w naszych realiach. Wydarzenie, na które zapraszali pracownicy Pieszyckiej Biblioteki, miało podwójne znaczenie. Z jednej strony była to okazja do spotkania tych, którzy przeciwstawiają się, buntują przeciw tym aspektom życia, które im się nie podobają. Z drugiej przywołują historyczne wydarzenie – bunt tkaczy. Jeszcze słowa dam znać policji. Ja się tam długo nie zastanawiam. Poradzimy sobie z wami, nie takim już przyginałem rogów. Z pewnością taki prawdziwy fabrykant to raz dwa uwinie się z dwiema, trzema cytkami tkaczy. I nim się człowiek obejrzy, nie zostanie po nich ani kosteczki. No, bo taki fabrykant to jak krowa. Ma cztery żołądki i kule jak u wilka, no to niełatwa z nim sprawa. Nawiązujemy oczywiście do buntu, słynnego buntu tkaczy sowiogórskich, który odbył się tutaj, pod tym budynkiem właśnie w roku 1844. Tutaj się to zaczęło, skończyło się w Bielawie z strzałami wojska. 11 albo 18 osób zginęło wówczas. Karol Marx, który dzisiaj jest już nielubiany, nazwał to pierwszym świadomym zrywem klasy robotniczej. I było to dość ważne wydarzenie w historii Europy, a zdaje się, że nie bardzo o nim tutaj pamiętamy. Niestety przeciwko organizatorom zbuntowała się pogoda, stąd rozmach eventu musiał zostać ograniczony.